Tak ogólnie to chcemy, żeby się dużo działo. Ale jak się coś dzieje, to mamy przykłady nie tylko dzisiaj, że zainteresowanie jest średnie, delikatnie mówiąc. I mimo, że wiszą afisze, to ja się przekonałam, że najbardziej chodliwa jest, tak powiem, takim językiem codziennym, poczta pantoflowa. Jak ja powiem swoim znajomym, słuchaj, jest w środę czy coś, słuchaj, będzie to czy to, i koleżanka powie koleżance, to wtedy zbierzemy się. Na afisze jakoś tak nie zwracamy uwagi. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma to samo zdanie. Chciałem coś dodać jakby tutaj w tej kwestii, bo uważam, że to nie jest tylko kwestia rozreklamowania afiszy, tylko po prostu coś, co jakby... Co mnie bardzo oburzyło, tak? Co się wydarzyło tak naprawdę. Tu panowie Tomek i Michał organizujecie naprawdę fantastyczną sprawę. Naprawdę to jest nie tylko łączenie w ogóle ponadnarodowe naszych społeczności, nie tylko jakby wsparcie kultur lokalnych, ale no po prostu to jest po prostu integracja, tak? I teraz panowie to organizujecie od początku roku, od stycznia, tak? Jest o tym wiadomo, kiedy będzie ten termin. I nagle w kwietniu się okazuje, że ksiądz proboszcz musi dokładnie w ten sam dzień zrobić imprezę konkurencyjną. To jest po prostu skandaliczne moim zdaniem. I nie wiem po prostu, jak z czymś takim walczyć, tak? Jakby to pokazuje jakby w soczewce nasze społeczeństwo tak naprawdę. W małej soczewce, tak? Jak to wygląda? Że po prostu są, nie wiem, no ludzie chcą się integrować, a nagle po prostu, nie wiem, jest pewna władza, po prostu nazwijmy to władza kościelna, która ma po prostu, nie wiem czemu, po prostu lubi włożyć po prostu kijek w szprychy. Uważam, że im mniejsza miejscowość, tym bardziej jest ważne, abyśmy tę kulturę przybliżali ludziom. Mamy mały dostęp do takiej kultury wyższych lotów, jak teatry, opery i duży świat, dlatego powinniśmy to robić w takich małych miejscowościach. Faktycznie dzieje się tak, że jak coś robimy, to zainteresowanie może jest średnie, ale myślę, że im więcej takich imprez będzie, tym ludzie przyzwyczają się do tego, że to się dzieje. Będą częściej chodzić na tego typu imprezy, spotkania, rozmowy, to jest bardzo ważne. Ja od roku jestem dyrektorem właśnie w zespole szkół i w tym roku mieliśmy okazję zrobić i taki koncert talentów, i takie ogłoszenia, które dzieci później realizowały na korytarzach, takie właśnie artystyczne, kulturalne. I to jest świetna sprawa, jak dużo jest zdolnej młodzieży, chętnej do tego, aby współpracować i tworzyć tą naszą ośniańską kulturę. Także uważam, że powinniśmy dbać o to, żeby w Ośnie jak najwięcej działo się takich różnych imprez, spotkań, rozmów, abyśmy mogli się faktycznie integrować i zrozumieć, że to wszystko się dzieje dla nas, tu i teraz, i będzie w przyszłości procentowało fajnym społeczeństwem naszej małej ojczyzny. Więc tak jak mówiłam, jestem przedstawicielem klubu MAM, który tutaj założyłyśmy z koleżankami. Bardzo nas fajnie przyjęła właśnie pani dyrektor, pani Asia do siebie. Jest to moim zdaniem bardzo ważne, że zaczyna się dobrze dziać, bo ten klub, Dom Kultury bardzo fajnie sobie teraz funkcjonuje. Ten narybek, który mamy, to on jest taki bardzo ważny, bo jednak ludzie, tak mi się wydaje, najwięcej robią dla tych dzieci, tak? My mamy, spotykamy się ze sobą oczywiście, ale robimy to też dla dzieci. Wszystkie akcje, które gdzieś tam są robione, w moim przypadku, jako mamy takiego dziecka, też są pod jej kątem rozpatrywane. Co do tego, co pan teraz pytał, czy Ośno jest sypialnią, czy jest do mieszkania, no to u nas jest to podzielone w domu, ponieważ dla mnie i dla młodszej córki jest to mieszkanie, dla starszej córki jest to już sypialnia, ponieważ chodzi do szkoły daleko dosyć, jest w internacie. Dla mojego męża też jest to sypialnia, ponieważ pracuje za granicą i no nie jest w stanie zarobić na nas, będąc tu na miejscu. Więc myślę, że tak jest Ośno właśnie podzielone. Jest nas dużo mam, które tutaj zostały same z dziećmi. Mężowie do nas dojeżdżają. Dlatego my sobie próbujemy jakoś to życie kulturalne organizować. Myślę, że te spotkania, które my akurat mamy, o których ja mogę się wypowiedzieć, są bardzo ważne, ponieważ
Ponieważ nie siedzimy sobie w domu tylko, nie siedzimy w jakichś czterech ścianach. Do tej pory... Ja do tej pory tego nie widziałam. Dopiero odkąd mam dziecko, widzę to, że mamy dzieci tych młodszych do trzeciego roku życia, tak naprawdę są zamknięte gdzieś tam w swoim domu, gdzieś tam w jakimś gronie rodzinnym, ponieważ dla tak małych dzieci nic się nie dzieje. No, przykładem może być to, że nawet place zabaw nie są dostosowane do tak malutkich dzieci. Do tego trzeciego roku życia po prostu nie mamy co ze sobą zrobić i nie mamy co zrobić z naszymi dziećmi. Nie mamy niestety żłobka. Bardzo nad tym ubolewamy. Mamy nadzieję, że może się gdzieś tam znajdzie w przyszłości, w przedszkolu miejsce, jak już nie dla tego pokolenia, to może dla jakiegoś innego. Myślę, że to jest też bardzo ważny aspekt. Ponieważ chcąc się tu osiedlać, musimy myśleć o tym, co będziemy robić z tymi naszymi dziećmi. Myślimy o tym, czy one będą miały dokąd wyjść, czy one będą miały się gdzie rozwijać, czy będą miały się gdzie spotykać. Także no, to na tą chwilę fajnie się zaczyna dziać, bo fajne rzeczy zaczynają się gdzieś tam w Asi głowie tworzyć. Przyjmuje pod swój dach bardzo chętnie, bo nas również przyjęła pod swój dach. Gmina nas wspiera, ponieważ wspomogła nas, remontując lokal, w którym możemy się spotykać. Także myślę, że idzie ku lepszemu. Samo Ośno to jest niecałe 4000 mieszkańców, więc bardzo kameralnie i rzeczywiście ostatnio się tutaj sporo dzieje. Myślę, że w dużej mierze, tak jak tu zdążyły panie zauważyć, dzięki pani dyrektor Miejskiego Domu Kultury, bo od ponad roku te funkcje pełni i myślę, że coraz śmielej i coraz więcej tutaj działa. Ale też oprócz takich instytucjonalnych imprez właśnie organizowanych przez panią dyrektor, mamy też takie też dwie sztandarowe, którymi urząd się zajmuje, to są te Dni Ośna i po raz 9 Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, ale również dożynki gminne coroczne, już też od 9 lat, szereg imprez na terenach wiejskich, ale dzisiaj myślę, że nie rozmawiamy o terenach wiejskich, tam też są liderzy i ludzie aktywni, natomiast myślę, że warto dodać, że na terenie Ośna pojawiły się grupy, które już dzisiaj są też grupami formalnymi, mam na myśli Stowarzyszenie Morsy, które już też od dobrych kilku lat organizuje triatlon, już w tej chwili dwudniową imprezę, bardzo osoby zaangażowane i chętnie robiące. Istnieje również Stowarzyszenie na Rzecz Ośna Lubuskiego, które ma na swoim koncie co najmniej dwie widome inwestycje, jedną nad jeziorem Reczynek, wysepkę przy amfiteatrze wspomnianym wcześniej i mostek taki odtworzony przy starym młynie, przy stawach pana Hoffmana, nie wiem czy wszyscy byli, czy wszyscy to widzieli. Bardzo się cieszymy, że do Ośna powrócili pani Anna Aniśko i Tomasz Aniśko, bo też zdążyli się już bardzo mocno zaznaczyć tutaj w naszej lokalnej społeczności i myślę, że to się będzie tylko rozwijać, a to dzisiejsze spotkanie jest tego, myślę, jak najlepszym przykładem. Próbujemy udawać, że my jesteśmy z zewnątrz w dalszym ciągu i zachować ten obiektywizm. Ale dlaczego to miejsce nam najbardziej przypadło do gustu ze wszystkich tych przestrzeni w Ośnie i wokół Ośna i dlaczego nie zrobiliśmy tego na plaży? Może dlatego, że właśnie to miejsce, tak jak tutaj już wcześniej powiedziano, jest bardzo piękne. Mamy doskonałe otoczenie, mamy w perspektywie i ratusz, i kościół. Z tyłu mamy mury średniowieczne, tu mamy dorosłe lipy, drzewa, jest cień, jest słońce, jest trawa. I jest bardzo wyraźnie ta przestrzeń zdefiniowana i to jest tak jakby doskonała sala, na której możemy robić różne rzeczy i przez to, że ona jest w zasadzie pusta, bo tutaj nic nie ma, tak poza tą ścieżką, no to stwarza możliwości organizowania czy robienia rzeczy tymczasowych, prawda? To sobie zbudujemy ten ogród dzisiaj na jeden dzień, jutro on zniknie i bardzo dobrze, że zniknie, bo powstanie miejsce na coś następnego i coś następnego i coś następnego, więc nie zawsze to zagospodarowanie przestrzeni musi polegać na wstawianiu w nią czegoś trwałego. Zagospodarowanie tej przestrzeni może polegać po prostu na lepszym i częstszym jej wykorzystywaniu. Także być może też chcieliśmy sprowokować mieszkańców do tego, żeby
wzięli przykład z tego i teraz mieli własne pomysły i realizowali je właśnie tutaj w samym sercu miasta, na widoku całego miasta, wszystkich kupujących, przechodniów, samochodów przejeżdżających, weselników jadących do kościoła, tego całego życia miejskiego, które się tutaj toczy. A więc nie gdzieś na oboczu, nie gdzieś w ukryciu, ale tutaj na widoku. I na dobrą sprawę to, co dzisiaj zrobiliśmy, no to nie były skomplikowane rzeczy, nie były bardzo kosztowne rzeczy. To są sprawy, które my możemy robić sami dla siebie. To nawet nie muszą być inicjatywy organizowane odgórnie. To może być po prostu grupa ludzi, którzy chcą tutaj spędzić wspólnie czas, robiąc cokolwiek, co chcą razem robić. Więc jakby rozszerzyć to pojęcie kultury nie tylko na coś, co nam automatycznie się nasuwa, skojarzenia, z czym nam się nasuwają, takimi rzeczami jak muzyka i teatr, kino i rzeczy, które przyjmują formę imprez, nazwijmy je. Ale kultura to jest też ta kultura na co dzień. To jest to, co my jemy, jak się ubieramy, jak rozmawiamy, jak urządzamy nasze mieszkania, jak budujemy nasze domy, co się dzieje w naszych ogrodach. To wszystko, co robimy każdego dnia jako wspólnota, tworzy naszą lokalną kulturę. Czy ona jest unikalna, czy nie? To jest właśnie to pytanie. Na ile my tworzymy coś oryginalnego, coś, co odzwierciedla nasze korzenie, a na ile tylko powielamy wzorce, które zaobserwowaliśmy gdzie indziej, no to jest takie ważne pytanie. I na ile nam zależy na tym, żeby kontynuować tą naszą tradycyjną, lokalną kulturę. Ktoś dzisiaj wspomniał, że po wojnie wśród mieszkańców Ośna 80% przyjechało z Kresów, byli repatriatami z Kresów. W większości z jednego powiatu, w większości z jednej miejscowości Holszany. Dzisiaj już tak nie moglibyśmy powiedzieć, bo ten skład Ośna się bardzo zmienił od tego czasu, ale pojawia się pytanie, na ile ta kultura kresowa w Ośnie do dzisiaj przetrwała i co z niej pozostało? Czy są jakieś przepisy, które w naszych rodzinach się kultywuje, czy są jakieś zwyczaje, czy może są słowa, czy książki, które się czyta? Co z tej kultury kresowej nam jeszcze pozostało po naszych dziadach? Ale to jest jeden element tworzący naszą dzisiejszą ośniańską kulturę i być może tak jak mamy różne sale, w których robimy wystawy w Ośnie i różne miejsca, gdzie robimy koncerty i przedstawienia, ten skwer tutaj przed ratuszem może się stać taką wspólną przestrzenią, gdzie wszyscy będą zachęcani do tego, aby robić swoje rzeczy. Dzisiaj mieliśmy ogród nomadyczny, a za tydzień możemy mieć coś innego. A propos Kresowian, to chór Łęczanie kultywuje tą tradycję pieśni kresowej i w ubiegłym tygodniu byliśmy na festiwalu Kresowiana 2017. Chór Łęczanie dostał Puchar Wojewody dla najlepszego chóru za pieśni kresowe. To miejsce konkretnie, o którym mówimy przy fontannie, jest przez nas mamy wykorzystywane w tym ciepłym czasie na spotkania co piątek o godzinie 12. Przychodzimy tam z kocykami i spotykamy się, trwa to około 2 godziny. Jesteśmy na widoku, rozmawiają o nas z tego, co wiemy. Mamy, które chcą, co jakiś czas pojawiają się nowe, dołączają do nas. Także myślę, że to jest bardzo fajne miejsce. Nasze życzenie byłoby takie, bardzo fajne, fajnie byłoby, gdyby gdzieś tutaj znalazło się miejsce na plac zabaw właśnie. Gdzieś w obrębie, czy przy fontannach, czy tu w tym miejscu, w którym jesteśmy, czy w miejscu, gdzie tam bliżej murów obronnych. No tutaj akurat nie ma żadnego placu zabaw, nie ma takiego miejsca, gdzie dzieci mogłyby wyjść i się pobawić. A miejsce jest piękne. My z takimi maluchami, co widać, musimy za nimi biegać co chwilę, więc no przydałoby się coś takiego, co byłoby ogrodzone, żeby nam nie uciekły i żeby czegoś nie zniszczyły. Co jeszcze mnie też smuci, że nasze dzieciątka kochane, bo my w szkole pracujemy, jak są ferie czy wakacje, no, szczególnie jak jest dobra pogoda. To jest takie Ośno wymarłe, jeżeli chodzi o dzieci i o młodzież, bo oni siedzą na okrągło przed komputerami i dla nich w zasadzie chyba najciekawsza sprawa to jest w tym świecie wirtualnym tam surfować, a to, co tu w realu, nie zawsze im odpowiada. Także tak jak dzisiaj. Było troszkę tych młodych ludzi, tam z tym moim babcinnym szydełkiem to już w ogóle, ale było kilka osób, no ale kilka, nie?